Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dzisiaj do studia wpadła Natasza Urbańska. Słowa wpadła używam celowo, dlatego że jest to na szybko, w przelocie. Dużo się dzieje, rozumiem, i dziać będzie w najbliższym czasie u ciebie. Taką mam nadzieję, że właśnie będzie nawet za dużo. O, aż tak. No to o tym wszystkim będziemy za chwilę rozmawiać. Bądźcie państwo z nami. Natasza Urbańska dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. Spotkaliśmy się przede wszystkim, żeby rozmawiać o twoim najnowszym singlu, ale nie chciałbym od tego tematu zaczynać. Tak sobie pomyślałem, żeby jeszcze trochę w napięciu potrzymać i trochę sobie jeszcze na inne tematy pogadać. Chcę zacząć od takiej rzeczy, z którą mi osobiście się kojarzysz, z blichtrem, ze sceną, z cekinami, z no tak naprawdę twoim matecznikiem, czyli z teatrem Studio Buffo. Dobrze się, tak. Dobrze kojarzysz, tak, bardzo dobrze. I dobrze rzeczywiście się to kojarzy, bo ja jestem związana z teatrem Buffo już od przeszło 25 lat i bardzo sobie cenię tę współpracę. Tam spotkałam moich największych mistrzów, tam się wszystkiego też nauczyłam. Szlifuję nadal swój warsztat i pracuję nad nim. Teraz jesteśmy w przygotowaniu do najnowszej premiery Mistrz i Małgorzata i praca w re, także nie narzekam na brak wolnego czasu, ale ja lubię. Ja lubię taki poukładane, że tego jest trochę za dużo, wtedy ja się wyrabiam, bo jeżeli mam wolny dzień, to jestem tak jakoś rozleniwiona, że połowy nie załatwię tego, co bym mogła zrobić. Także lubię, jak jest dużo pracy. W tym zawodzie, szczególnie zawodzie takim nie tylko na scenie, ale też muzycznie i tanecznie, trzeba być chyba wiecznie w takiej gotowości, też fizycznej, kondycji, prawda? Tak, kondycja to jest podstawa dla artysty, który występuje w teatrze muzycznym, bo to oprócz tańca, śpiewu i aktorstwa, no musisz po prostu być przygotowany na to. Także zawsze są próby przed spektaklem. To tak, ja przychodzę zawsze tak na 2 godziny przed spektaklem, muszę się rozgrzać. Osobno też jeszcze robię sobie też takie ćwiczenia dla siebie, wzmacniające, rozciągające. Bez tego myślę, że ciężko by było utrzymać też tą kondycję. No i lubię być taka rozegrana, że lubię, jak już tak przelecą te spektakle, koncerty, zagram i ja wtedy tak już tak na spokojnie wychodzę na scenę i wtedy mogę wszystko zrobić. Najgorzej jest właśnie po przerwie, po wakacjach, kiedy taki człowiek ledwo się w te dżinsy mieści i musi na scenę wyjść. Wtedy nie lubię tego bardzo, bo jest ta zadyszka i ten stres. Czyli próba wznowieniowa to traumatyczne przeżycie zawsze, tak? To są trudne momenty, tak. Dlatego próbuję się do tego przygotowywać i ćwiczyć się samodzielnie. Jednak adrenalina na scenie i to, co się dzieje na scenie, tego nie da się wcześniej przygotować, bo to się dzieje tu i teraz i to są inne emocje, zupełnie mięśnie jakby pracują, no ale to jest ten magiczny moment właśnie na scenie, w światłach. Magiczny, to jest dobre słowo. Zacząłem od słowa blichtr, to teraz przy tej bajce się zatrzymajmy, bo jest trochę tak, kiedy ogląda się, może nie wszystkie, ale większość spektakli muzycznych, że trochę zapraszacie nas w inny świat, taki piękniejszy świat, taki uśmiechnięty. Szczególnie teraz to jest ważne. Tego świata trochę nie zapytam, w twoim życiu zostaje ze sceny, czy tak po prostu schodzisz, odcinasz i pędzisz do następnego zadania? Wiesz, my zupełnie inaczej odbieramy ten świat, który przedstawiamy. To jest nasza gdzieś też, no może brzydko powiem, praca, ale wychodzisz na scenę i masz do odegrania rolę. Ja na przykład pamiętam w Policie, jak zaczęłam grać. Ten spektakl został stworzony w technologii trójwymiarowej. I ja nigdy tego spektaklu, aż do premiery w Moskwie, kiedy moja koleżanka Teona Dolnikowa grała główną rolę, czyli po jakichś 6-7 latach chyba grałam tu w Warszawie, po raz pierwszy zobaczyłam ten spektakl z drugiej strony. Wtedy dopiero zostałam zaproszona do tej bajki. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak to wygląda. W czym ja biorę udział? Bo ja byłam w tym świecie. Jak jesteś na scenie, nie czujesz tego trójwymiaru. Nie wiesz tak naprawdę do końca, gdzie ci ludzie, którzy są nagrani na ekranie, oni towarzyszą tobie. A tak naprawdę ja stoję na scenie sama. Ja muszę sobie to wyobrazić. Więc gdzieś to mi przeleciało przez te lata grania i nagle siadam i mówię, o matko, jaka to jest bajka, jakie to jest piękne. Także doceniłam dwukrotnie to, w czym biorę udział, dopiero widząc to jako widz na widowni. Widziałem w Polity, tak, na Torwarze w Warszawie. To trzeba przyjść do Buffo.
Gramy w Buffo w zupełnie takiej, no, skondensowanej, no bo samo Buffo jest jakby taką mniejszą sceną, ale myślę, że jest większy kontakt też z aktorem, dostrzegamy to oko, docieramy chyba głębiej do widza, także ja bardzo lubię ten spektakl w wersji Buffo. A jaka jest granica dla ciebie między aktorstwem, tym takim właściwym aktorstwem, a aktorstwem musicalowym? Rozgraniczasz w ogóle takie dwa rodzaje estetyki? Ja myślę, że to jest prawda przede wszystkim. Liczy się prawda i oczywiście, że na wielkich scenach troszkę szerzej się gra, żeby ten ruch był do ostatniego rzędu, często mówi. Graj tak, żeby tam ten widz w ostatnim rzędzie ciebie usłyszał. Ale myślę, że przede wszystkim prawda, bo jeżeli coś udajesz, no to jakbyś nie grał szeroko czy skromnie, no to nie przejdzie. Więc musicalowe granie, u nas chyba troszkę w Buffo inaczej do tego podchodzimy. To jest takie granie prawdziwe, tak jak na przykład, nie wiem, Romeo i Julia, czy Piotruś Pan. Oczywiście Piotruś Pan, no to tam jest kapitan Haki, on rzeczywiście jest bardzo szeroki, bo on taki jest bajkowy. Ale na przykład w Romeo i Julii wszystko jest grane jeden do jednego. Tam jest opowieść o miłości, tam są nastolatkowie i tam nie ma miejsca na oszustwo, tam jest ta iskierka wokół. I nawet czasami nic nie trzeba mówić i widzi, że jest chemia między nimi. I tak samo w Policie. Tam nie ma miejsca na oszustwo. Oczywiście jest Pola Negri, która gra wielką gwiazdę, no ale to wtedy wiemy, że ona przyjmuje taką rolę, wchodzi w tę rolę, ale ona opowiada swoją historię, swoje życie i jest prawdziwa. Staram się ją zagrać jak najprawdziwiej umiem. Właśnie, wspomniałeś o tym, że cały czas się uczysz, to za chwilę jeszcze będę pytać o te nauki, jakie są twoje cele i marzenia, bo do tego przejdziemy, a teraz w przeszłość zajrzymy, taką w przeszłość ostatnich dni, można powiedzieć, czyli twój najnowszy singiel, Lift You Up. Nie będziemy o nim mówić teraz, najpierw wysłuchamy, a pogadamy za chwilę. Super. Natasza Urbańska i program 7 minut na gości, wracamy do rozmowy. Lift You Up. Jest singiel, jest piosenka. Zapytam więc, co za tą piosenką idzie, bo nie tylko wsłuchałem się w sam utwór, ale też w zapowiedzi jego jeszcze przed premierą. I tak sobie myślę, dużo jest takich, nie chcę mówić negatywnych emocji, ale takich nawiązań do podnoszenia się, do zbroi, czyli jakiegoś czegoś negatywnego, co przeradza się w coś pozytywnego. To jest związane z jakąś twoją historią, twoim przeżyciem? Pewnie, że czerpię to jakby z mojego doświadczenia i tak sobie pomyślałam, że żyjemy w takich czasach, gdzie jest bardzo dużo bardzo negatywnej energii gdzieś wokół nas, wśród ludzi, którzy nas też otaczają. Czy włączamy telewizję i cały czas jakby te headlinesy są takimi negatywnymi i bardzo krzyczącymi informacjami. I jest tego bardzo dużo i gdzieś musimy się w tym odnaleźć. I z mojej perspektywy, jako artystki, która wychodzi na scenę i właśnie mówisz, jest blichtr, jest cekin i nic się ze mną nie dzieje, bo ja jestem jak ze stali. Jakby mnie w ogóle nic nie dotykało. Tak naprawdę pod tą zbroją, pod tym cekinem jest prawdziwy człowiek. I chcę też o tym opowiedzieć, bo często ludzie nie widzą jakby tego backstage'u, tego, że my też przechodzimy przez przeróżne sytuacje, bardzo trudne. Ten hejt, który dosięga nas wszystkich, również nas boli. Ja tak sobie kiedyś pamiętam, jak zadawano mi pytania, jak walczyć? Mówię, nie walczyć z hejtem. Właśnie tych ludzi trzeba otworzyć na miłość, na to, co się dzieje między dwojgiem ludzi, bo tu się zaczyna, wszystko się zaczyna między dwojgiem ludzi, kiedy usiądziesz, masz czas dla kogoś, żeby z nim porozmawiać, a nie stawiasz szybę, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Chciałam pokazać, że jakby druga osoba może cię podnieść, ale też jeżeli ty czujesz, że już nie masz siły, posłuchaj swojego serca, posłuchaj siebie. Ono też da ci taką fajną siłę, żeby spróbować, żeby nie słuchać innych, żeby wyłączyć te uszy i iść za głosem własnego serca. Takie w skrócie przesłanie jest i myślę, że to jest bardzo ważne. Takie najprostsze momenty w naszym życiu i żeby nie zapominać o sobie.
Po tym wszystkim, co teraz powiedziałaś, tak sobie pomyślałem, że zadam ci pytanie takie bardzo proste. Czy jesteś idealistką? Mhm. Ja wiem, że to niepopularne i w ogóle... Nie, piękną wizję świata. Dzisiejsze bardzo, ale staram się zachować właśnie w taki sposób patrzenia na świat. I da się tak? Da się tak żyć? Staram się, no, tak. Myślę sobie, czy to też łączy się i zawodowo, i prywatnie, bo przecież sama powiedziałaś, że różne chwile bywają, lepiej, gorzej, cały oczywiście, czas to się dzieje. Oczywiście, bez dołów nie ma gór. No tak, tak. To nas wszystkich to chyba dotyczy i również mnie. I też cenię sobie właśnie te momenty trudniejsze, bo wtedy bardziej doceniam to, kiedy dzieje się tylko dobrze, ale nie może być cały czas dobrze, bo wtedy byśmy zwariowali chyba, więc to życie jakoś takie jest ułożone, ale to też dużo od nas zależy, jak my sobie układamy to życie. Ja też staram się otaczać ludźmi, którzy dają mi dobrą energię, którzy mnie wspierają, którzy są dla mnie dobrzy po prostu. I też odcinać właśnie tych wampirów tak zwanych, których gdzieś tam po drodze na pewno poznajemy. Ja byłam bardzo ufna przez moje lata młodzieńcze i wydawało mi się, że jak ja tak myślę, to wszyscy inni też tak samo myślą, a wcale tak nie było. Często byłam wykorzystywana gdzieś zupełnie nieświadomie. Teraz już mam taką jakby właśnie tą zbroję, którą zakładam, żeby zachować jakąś taki zdrowe podejście do wszystkiego, wiesz? To jest taka moja ochrona. Ale w środku jestem wrażliwym człowiekiem, nadal przeżywam każde złe słowo, które gdzieś tam, ale próbuję ich też do siebie nie dopuszczać. Też nie wchodzę, nie czytam o sobie, nie szukam tych informacji, co robiłam wcześniej, bo to mnie tak bolało, że mówię, po co to sobie robisz, Natasza? Nie musisz. Rób swoje i w ten sposób myślę o sobie. Pamiętasz takie pierwsze zderzenie ze ścianą? No i było wiele. Ale wspomniałaś o tym, że tak sobie żyłaś w takim przekonaniu, że wszyscy są piękni i wszyscy są dobrzy, aż przekonałaś się, że nie. Dlatego tak przyszło mi do głowy, że być może pamiętasz taki pierwszy moment, kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że tak nie do końca jest. Wiesz co, już jest... To całe moje nastoletnie życie już powolutku czułam, że to nie jest do końca wszystko tak, jak ja bym chciała, że cały czas te kłody pod nogi. Ale myślę, że takim największym ciosem no to była ta taka reakcja jakby, wiesz, skumulowana dość mocno po rolowaniu. To było takie dla mnie bardzo trudne i to była taka ściana. Ale były też kolejne ściany, no, ale nadal są. Mhm. Tylko, że ja już jestem innym człowiekiem. Ja już też nabrałam, wiesz, już tego pancerza sobie, słuchaj, nabudowałam dość sporo, który mnie chroni, ale tym pancerzem też są moi bliscy, bo to nie jest tak, że ja sama mam pancerz i ja taka idę dzielna. To oni mnie budują. Moja mama, moja siostra, mój mąż, moja córka. I to są właśnie te momenty, kiedy oni ze mną siedzą, rozmawiamy o tym, wyciągają ze mnie często jakieś takie, wiesz, kiedy ja już... nie chcę w ogóle się odzywać i myślę, że jest koniec świata, to oni wtedy się przede mną otwierają. To jest ta moja zbroja. To są ci moi ludzie, którzy, bez których ja pewnie byłoby dużo trudniej i byłabym zupełnie innym człowiekiem. A tak uśmiecham się do ciebie i cały czas wierzę w to, że świat może być idealny. Ja chciałabym, żeby tak wyglądał. Tak jak w piosence Lennona. No to idealistyczna wizja świata na koniec tych 7 minut. Natasza Urbańska, przypomnę, dzisiaj opowiada tutaj o swoim artystycznym i nie tylko życiu w programie 7 minut na gości. Zaraz wracamy. O prywatne sprawy w programie 7 minut na gości raczej nie pytam, ale kiedy do studia przychodzi ktoś taki jak Natasza Urbańska, a przypomnę, że to ona dzisiaj ze mną w studiu, to myślę, że nie tylko wypada, ale chyba trzeba zapytać, bo z Januszem Józefowiczem jesteście przecież instytucją. Nie jesteś, to nie jest mąż,
mąż, o którego się pyta, bo to jest ktoś, kto jest poza tym showbiznesem. On jest z tobą od zawsze w tym showbiznesie i jesteście nadal, prawda? Zresztą powiedziałaś o tym sama, że jest dla ciebie też dużym oparciem. Traktujesz go jak właśnie bardziej jako bliskiego, jako reżysera, jako dyrektora, jako idola, bo wiem, że kiedyś też tak o nim myślałaś, prawda? Nadal tak myślę. Jest dla mnie autorytetem zawodowo. Jest wspaniałym, ciepłym, inteligentnym, cudownym, dowcipnym mężczyzną, którego ubóstwiam. I z latami to się zmienia, bo nabiera w moich oczach jeszcze więcej kolorów i ten nasz związek też się zmienia wraz z latami. Mamy cudowną córkę, 14-letnią Kalinę. Już Kalina, nie Kalinkę, prawda? Już Kalina, już jest ode mnie wyższa, już też zdecydowała, że chce występować na scenie, bo bywało różnie od Polity, gdzie właśnie grała jeszcze jako malutka, sześcioletnia. Dziewczynka małą pole. Później był moment buntu, że ona nie chce, bo gdzieś chyba do niej dotarło, kim my jesteśmy, że mama na scenie, tata reżyser i to wszystko chyba ją przytłoczyło. Po czym po 30-leciu metra, czyli 2 lata temu, jak zobaczyła w katowickim Spotku spektakl i tak, wiesz, zobaczyła chyba swoich rówieśników na scenie. I ona przychodzi po tym spektaklu, mówi, Boże, pewnie dziecko zmarznięte, wynudzone, bo już tyle razy widziało to metro. A ona mówi, mama, ja chcę grać w metrze. I to był taki piękny moment dla mnie, że ona doceniła, że ona to w ogóle, że ona chce. Że ja nie musiałam jej namawiać, tylko sama do tego gdzieś dorosła. Więc tak, mam piękną rodzinę, o którą bardzo dbam i są dla mnie bardzo ważni. Ja myślę, że też taka równowaga, którą ja staram się zachować w tym wszystkim, że też staram się realizować jako artystka, cały czas wychodzić z tej swojej strefy komfortu, co jest bardzo trudne, kiedy już coś się sprawdziło i coś fajnie działa, a ja dalej skręcam i próbuję właśnie nowej muzyki, tak jak była przed chwilą płyta Ride 44, gdzieś w bluesowe nuty poszłam i zupełnie innym brzmieniem śpiewałam. I to byłam też ja, to była Natasza z czasów pandemii, to była taka Natasza podsumowująca wszystko, teraz jest Natasza bardziej dynamiczna, stąd ta epka anglojęzyczna, ale też już w planach polskie piosenki i też będą dużym zaskoczeniem, bo gdzieś dojrzewam, cały czas próbuję nowych dróg, nowych sił i odkrywam gdzieś tą Nataszę, to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Lubię eksperymentować, bo wtedy się czuję, że się rozwijam i ci moi najukochańsi, oni tak obserwują i widzę, że są dumni ze mnie, że mnie też mnie wspierają bardzo w tym wszystkim. Widzą, że to jest dla mnie bardzo ważne. A oceniają? Są ze mną. A oceniają? Tak, oczywiście się pytam o zdanie i często zdanie mojej córki, to w ogóle pierwsza osoba, którą pytam o zdanie. Mówi, Kalina, jak ci się podoba? Ekstra. Ona mi powie prawdę i to jest piękne. I na męża zawsze też mogę liczyć, też mi zawsze powie prawdę. I w ogóle dla mnie to jest chyba clue wszystkiego, że ja się otaczam ludźmi, którzy nie boją się powiedzieć mi, nie klepią mnie po ramieniu, tylko właśnie domagam się, mówię, to ma być, bo inaczej nie będziemy pracować. I tylko w ten sposób potrafię, także... Kiedyś jedna z aktorek tutaj w studiu powiedziała, tak, wyszłam na scenę podczas ukłonów i zobaczyłam, siedzą w pierwszym rzędzie i patrzą, mówiąc o swoich koleżankach z branży. O kurczę! No. Masz coś takiego, że kiedy, nie wiem, zobaczysz, że do teatru, czy dowiesz się, że do teatru wybiera się jakaś osoba właśnie z tej tak zwanej branży, która nie patrzy jako zwykły widz, tylko być może z zawiścią, być może oceniająco, w trochę w inny sposób, to się stresujesz? Ja lubię, jak przychodzą znajomi. Ja wtedy w ogóle jakoś tak
jakoś specjalnie, jakoś jeszcze inaczej zupełnie występuję. Może czasami za bardzo się staram. Wiadomo, pewnie, że mi zależy, żeby zrobić też wrażenie. Ale też czasami jakoś taki luz łapię. Jakoś zupełnie inaczej odbieram to i się cieszę, bo chyba to jest właśnie to, że mówię, kurczę, fajnie, że przyszła to... Dzisiaj będę miała taki jeszcze inny, bo dla mnie w ogóle bardzo ważne, żeby podczas każdego kolejnego koncertu, bo często bywają spektakle czy koncerty, które już gramy po 20 lat. I żeby nie popaść w tą rutynę, zawsze sobie coś wymyślam, a teraz będę troszeczkę inaczej, a tu troszeczkę spróbuję w tą stronę. I to jest dla mnie bardzo ważne, żeby na świeżo podchodzić zawsze, mimo że no, niektóre rzeczy są już długo bardzo grane i to jest dla mnie taka frajda, jak może mogę się sama zaskoczyć podczas spektaklu. Często aktorzy mówią, że dla nich praca zaczyna się dopiero po premierze nad spektaklem, ale tak sobie myślę, mówisz o tych spektaklach, które gra się 20 lat, da się tak pracować nad tym i cały czas to gdzieś zmieniać? To jest trudne, to jest trudne, ale no to chyba... od człowieka wymaga takiej samodyscypliny i takiego, wiesz, że dzisiaj na nowo, dzisiaj trochę inaczej, dzisiaj już nie będę śpiewała tak, tylko spróbuję to, no i zawsze robię sobie próbę i dla mnie to jest też bardzo ważne. A zresztą każdego dnia jestem innym człowiekiem, z inną energią przychodzę. Zabrzmiało groźnie. Schizofreniczka, matko jedyna. Nie, chodzi o to, że wiesz, że przychodzimy z jakąś energią, którą złapaliśmy w ciągu całego dnia i ona jest bardzo różna. Czasami mam sesję, czasami mam nagrania, czasami jestem w niedoczasie, czasami jestem zła, czasami coś, chora. I chyba jak jestem chora, to chyba jest najlepiej, bo wtedy po prostu... Stłumione zmysły. Tak, wszystko jest skupione, żeby kogut nie poleciał. Podobno właśnie chory aktor, najlepszy aktor, także... Nie o chorobach, nie będziemy rozmawiać. Nie, tu. 7 minut dobiegło końca. Zaraz wracamy do państwa z Nataszą Urbańską. No tam kreseczki cały czas jakieś. Ja stawiam kreseczki, wytłumaczę się z tych kreseczek, dlatego że ja sobie oznaczam kolejne 7 minut, żeby tu się nic nie pomyliło. Dobrze. W tym nagraniu. Mhm. Natasza Urbańska ze mną w studiu. Dociekliwie pyta mnie tutaj o te sprawy. O rysunki. O rysunki, które sobie kreślę. Ja dodam tylko, bo tego jeszcze nie wspomniałem w naszej rozmowie, że państwo oczywiście nas słuchają, ale mogą nas też państwo oglądać, bo po tej rozmowie będziemy na YouTubie. Będzie można nas zobaczyć. Mnie tam to pali licho, ale Nataszę będzie można zobaczyć, bo w makijażu niemalże scenicznym dzisiaj do nas przyszła. Dzisiaj wyjątkowo właśnie przygotowałam się do wywiadu, do radia zrobiłam sobie... Tak, bo do radia trzeba zrobić srebrną kreskę. Tak. Takie czasy, proszę państwa. Dobra, zaglądamy za kulisy. Obiecaliśmy kulisy. Tak. Mhm. Tak sobie myślę o tych teatralnych kulisach i znowu nawiążę do Cekinów, do Blichtru i tego pięknej bajeczki, a za kulisami to jest dopiero młyn. Lubisz ten młyn? O Jezu, lubisz te nerwy, ten pot, ten stres? Bo domyślam się, że pewnie on się pojawia, mimo że to któryś rok grania spektaklu. Oczywiście, że jest. Zawsze jest. Adrenalina mnie nie opuszcza i dzięki Bogu, bo to jest w ogóle budujące bardzo. I na takiej adrenalinie, nawet jak człowiek właśnie czy podziębiony, czy zmęczony, zapomina o czymkolwiek. Przecież ja z wybitymi palcami grałam, z jakimiś kontuzjami i grałam. Ja nawet nie czułam bólu. Później dopiero jak zeszłam ze sceny, to w ogóle nagle, o matko, co się wydarzyło. Coś takiego się, wiesz, z człowiekiem dzieje, że na scenie nie odczuwasz, zapominasz o wszystkim i to jest najfajniejsze. Kiedyś też usłyszałam, że jak przychodzisz do teatru, to wszystkie problemy zostawiasz w szatni. Ale jak to? Do garderoby przychodzisz wszystkie dziewczyny, jedna przez drugą. A to mi dzisiaj coś tam, każda tam coś narzeka, co każda tam ma 1000 historii z dnia. Ja rzeczywiście się tego nauczyłam, bo to już nie jest ważne. W tym momencie ja mam się skupić na tym, co ja mam do zrobienia na scenie i dać tyle energii dla mojego widza, a nie z, wiesz, blank eye, coś robić jak kukiełka, bo to nie ma sensu, bo to musisz wtedy szukać zupełnie innej pracy. Nie po to się wychodzi na scenę. I zawsze ta scena mnie uruchamiała w ten sposób. Początki były bardzo różne, no bo wiadomo, że stres był ogromny i tyle się działo. A potem nagle taki, wiesz, jak już się poczułam na tej scenie, pojawiały się kolejne w ogóle odkrycia i jakieś barwy. I
eksperymentowałam sobie też na tej scenie, mimo że już tyle lat grałam, ale cały czas ja się bawię. Bawię się tym, co robię i czuję się tam swobodnie. Więc jak mówisz, że ten zgiełk, to wariactwo za kulisami, to się w ogóle nie przynosi, wiesz, przechodzisz przez ten magiczny moment, wiesz, już jest ten widz i nagle wow, ciary i magia. Ale lubię to wariactwo zakulisowe, wiesz, te przebiórki w tych kanciapkach, w tych malutkich pokoikach i na granicy, wiesz, że nie zdążę, jestem tu niewzruszona na scenie, a tam, wiesz, masakra została za kulisami, także to są, tam są, przy każdym spektaklu jest tyle, co ja ostatnio poszłam przed samym rozpoczęciem, właśnie tyle miłości było. Ukochany kraj, teraz już to się nazywa, bo to jest połączone 20 lata i cała taka historia polskiej piosenki aż do współczesnego czasu. I ja, wiesz, już miałam tą piękną 20 lata fryzurkę, podpięta, mikroport, jeszcze tak szybciutko, bo w dresach, zanim założę tą piękną tiulową sukieneczkę, w której jestem księżniczką, do toalety, nie? No i poleciałam do toalety. Tak, ta klamka taka była dziwnie luźna. Ja mówię, ale może nie, no przecież nigdy, tyle lat w tej toalecie. I wiesz, i taki zwykły zamek, zupełnie, słuchaj, taki jak w starych toaletach, jeszcze taki coś. Nawet nie zamykany, tylko pyk. No i zamknęłam, otwieram ten zamek, a te drzwi się, i one się, słuchaj, zacięły. Spektakl, słyszę, że już mówią, już zaczynają się te wszystkie przemowy, już idą reklamówki, bo na początku są jeszcze reklamy właśnie Polity, Romeo, Julia, coś. Ja mówię, dobra, jeszcze mam 5 minut, ale jestem w dresach, nie mam jeszcze tej sukienki, a to jest mój numer pierwszy, taki otwarciowy. No i jeszcze tancerze szybko, bo to obok tancerze mieli garderoby, więc ja pukam. Chłopaki, bo chyba się zacięłam. Jak to? Natasza? Mówię, Jezu, otwórzcie. No więc targają tymi drzwiami. Ja tam, wiesz, ta malutka to toaleta, więc kopię, wiesz, w tych butach już tanecznych byłam, więc mówię, nie za bardzo mogę kopać, bo sobie te nogi zaraz połamię tu w tej. I mówię, chłopaki, ale my musimy już lecieć. Polecieli, bo już oni musieli też być na scenie, więc techniczni, wszyscy techniczni, chyba tam z 6 chłopów takich wielkich, wiesz, zbiegło. I za te drzwi, i kopią, i walą, i te drzwi się, cholera. A to takie drzwi, co to byś, wiesz, nie dał 5 groszy za te drzwi. I słuchaj, i się mocują, łomy jakieś, słuchaj, walą w te drzwi. A tam, wiesz, takie tyle miłości, la la, la la. I Józefowicz, ciszej tam! Krzyczy, chłopaki, ciszej, nie możemy. Bo nie wiedział, że ja jestem tam, utknęłam. I on stoi na tej scenie, gdzie jest Natasza? A wszyscy, wiesz, po sobie. I Artur Hamski, zatrzasnęła się w kiblu. On, to co teraz? Spektakl idzie, rozumiesz? Ja zamknięta tam w tym dresie. Ci walą tym łomem, wszystkim, co mają. Rozwalili to po tym numerze. Jakaś dziewczyna, która robiła za mnie zastępstwo chyba 2 lata temu, z takimi pąsami przybiegła. A Janusz mówi, Boże, ona leci do mnie. On mówi, Boże, że ona nic nie pamięta. No ale trudno, tańczymy. Coś zaczęła mnie prowadzić. Nagle ona prowadziła. Sej, no po prostu, co tam się działo? Ja wybiegłam stamtąd, słuchaj, nie wiedziałam w ogóle, która przebiórka, gdzie ja biegnę, bo ja mam w 3 miejscach różnych przebiórki podczas tego spektaklu. Już tak zwariowałam, że pobiegłam nie tam, gdzie trzeba. I opowiadam dziewczynom, że się, mówię, Boże, przecież ja mam numer, gdzie ja tu teraz im opowiadam to wszystko. No i widzisz, i to jest spektakl, który gramy od 20 paru lat, no i nagle taka sytuacja się dzieje, kompletnie, wiesz, ale tego dnia tak. Kolejna koleżanka złamała sobie obcas, jak szła na scenę. Później kolega sobie ładował telefon i prąd wysiadł u nich w garderobie, więc ktoś tam musi, to się mówi, takie żabie oko? Tak, tak się chyba mówi, że ktoś przyszedł taki, kto chyba nie za dobrze tam... Ten wątek się pojawił. Znaczy tak zwalamy trochę, ale może po prostu tak się wszystko złożyło. Nikomu nic się nie wydarzyło, nie stało. Drzwi zostały złamane w ogóle, słuchaj. Ale dzięki mnie mamy teraz nowe, piękne drzwi.
Ja się cieszę, że uderzyłem w ten jednak wątek, bo to jednak, no to słyszeliśmy całą dramatyczną historię. Już dawno 7 minut się skończyło, ale przecież ja mówię, nie mogę ci przerwać, to musicie jakoś szczęśliwie zakończyć. Zróbmy 14 chociaż raz. Natasza Urbańska, zaraz wracamy. Natasza Urbańska wraca do państwa w programie 7 minut na gości. Pomyślałem sobie tak, wsłuchując się w to, co do tej pory powiedziałaś, z jednej strony mówiłaś, że jest scena i jest to takie piękne uczucie kontaktu z publicznością i tej energii fajnej, ale chcę zapytać o technikę i o tę ciężką pracę, która jest, która przecież była przez całe zawodowe życie. I o to, czy jesteś perfekcjonistką? Czy bywa tak, że kiedy kończysz spektakl, mówisz, dzisiaj to nie było tak, jak powinno być i gdzieś tam siedzi ci to w głowie? Cały czas. Naprawdę? Czyli to jest destrukcyjne? Nie. Nie, myślę, że to mi daje powód do ciągłej właśnie pracy nad sobą. Że nawet jak już przychodzą znajomi, mówią wspaniale, wspaniale, to ja z tyłu głowy wiem, tam było nie tak, to mi się nie podobało do końca i mogłabym lepiej. Ale bo teatr daje ci taką też możliwość pracy ciągłej nad sobą. Mhm. I wymaga też od ciebie takiej pracy. Co innego, wiesz, na planie. Najlepszy jest, najlepsze ujęcie, mamy to zamknięte i zostaje. A w teatrze codziennie staram się, żeby to było, nie wiem, czy najlepsze, ale przynajmniej inne, ciekawsze, różne. Czasami jest gorsze. Tak, zdarza mi się. Jestem tylko człowiekiem. Nie lubię tego bardzo. Ale mam taką pokorę do tego zawodu. Mam pokorę i widzę, że jeszcze mogę więcej zrobić. I chyba cieszę się z tego, że lubię w ogóle pracować nad sobą. Że to nie jest męczące dla mnie. Nie jest destrukcyjne. Fajne, no, słowo fajne. To, co mi się podoba w tym, co mówisz od początku tej rozmowy, wiele razy nawiązałaś już do przyszłości. Bo często bywa tak, że ludzie nawiązują do tego, co było. A ty kilka razy już wspomniałaś, że patrzysz w przyszłość, że co przed tobą, że jakie plany, jakie zmiany. Czyli to znaczy, że tak bardziej do przodu patrzysz, tak? Dobrze to czytam? No, staram się projektować sobie gdzieś wizję tego, gdzie może nie gdzie będę, ale co będę robić. Mhm. Cały czas pracuję nad tym. Mam w głowie dużo pomysłów, dużo jakichś projektów, które będę realizować. Coraz śmielej w ogóle patrzę w przyszłość. I piękne jest to, że też moja menadżer otwiera mi takie możliwości, że to wszystko jest możliwe. I dzięki właśnie ludziom, z którymi współpracuję, to wszystko jest możliwe. To daje takich skrzydeł, że mam ten swój dom. Mówię o Buffo, bo tak nazywam ten teatr, bo tam uwielbiam wracać i może już nie jestem we wszystkich spektaklach, ale uwielbiam tą energię, którą tam dostaję. Tam jest cały czas wymiana młodych ludzi, ja też się od nich uczę i też im pomagam. To jest też w ogóle dla mnie jak taka mamusia, przychodzę i dzielę się jakimiś swoimi mądrościami, na tyle, ile mogę, pomagam młodym ludziom i też ich obserwuję z boczku, jak się rozwijają. To jest też fantastyczne dla mnie, ale też gdzieś swoją drogę kreuję i ta bluesowa płyta, teraz ta epka po angielsku. Cały czas próbuję swoich sił i jest kilka jeszcze nowych projektów, także tak. Patrzę, wiesz, tak, no, śmiało patrzę w przyszłość. To jeszcze zajrzę w przeszłość. Wspomniałaś o tym albumie Ride 44. I tak wczoraj patrzę jeszcze na okładkę tej płyty i mówię, no kurczę, znowu destrukcja. Znowu roztrzaskany samochód i ty w takim bluesowym wydaniu. I znowu takie nawiązanie do tego, o czym wspominałem, czyli do takiego rozwalenia czegoś, budowaniu na jakichś zgliszczach. Tak. No jest tak, że gdzieś podczas tej mojej drogi to były różne te zakręty, wiesz, i nie zawsze się wyrabiałam na tych zakrętach, mimo że wydawało mi się, że już wszystko jest po mojej myśli
I nawet jak czułam, że kurde, coś to nie będzie, to ja na siłę chciałam, żeby to było i się rozbijałam. I te drzwi się zamykały i... no i rozwalałam to moje auto. A bardzo lubię jeździć. Bardzo lubię jeździć. To moje auto było taką jakby metaforą całej mojej pracy, całego takiego mojego ciągu, w który ja wpadam i to mi daje w ogóle taką napęd do życia. I nie wyobrażam sobie inaczej życia, więc wsiadam w to auto znowu, włączam głośną muzykę i jadę przed siebie. A teraz jedziesz przepisowo, czy już trochę gazu docisnęłaś? Jaki to etap w tym momencie? No wiesz, mandaty, jakby ci to powiedzieć. Nie, w historię o fotoradarach nie wchodźmy w ogóle. Teraz jestem ruda, to mnie ich nie rozpozna. Wiesz, lubię przyspieszyć, co nie oznacza, że się jakoś specjalnie pilnuję. Uh-huh. Po prostu patrzę, gdzie można, wiesz, zaszaleć. A tak metaforycznie, niedosłownie? A, no właśnie to było metaforycznie. Ja myślałem, że to była historia, wiesz, z Mostu Poniatowskiego, ale dobrze, niech będzie. Tam 50, nie? Tam trzeba, tak. Tak, tak. Tam się chowam za samochodzikami, które jadą prawym pasem. Tak, chyba jak wszyscy. Nie, już wiem, gdzie, wiesz, gdzie można, gdzie nie ten. No dobrze, czyli pędzisz... Znaczy nie pędzę, wiesz, to ty już też nie gonię niczego. Ja się rozpędzam wtedy, kiedy czuję, że tak jest dobrze. Ale już nie mam potrzeby pędzenia. Po prostu realizuję na tyle szybko, na ile to jest w ogóle możliwe. Wiesz, też mi się wydawało, że z tą piosenką właśnie Lift You Up będzie dużo szybciej, a... Kurczę, chyba pół roku minęło, bo akurat a to się producent rozchorował, a to coś się, wiesz, wydarzyło, a to coś ja wyjechałam i się też nie mogliśmy spotkać, a jedna piosenka do zrobienia, którą też zmieniłam od początku cały tekst z Tuanem Rayem. Usiedliśmy, bo chyba ona 3 razy była zmieniony tekst do tej piosenki, także ja to już nawet też nie jest tak, że właśnie pędzę, bo chcę już mieć po prostu piosenki gotowe i wydać. Nie, one mają mieć sens, one muszą mi grać ze mną, z moją duszą. Więc wiesz, no tam gdzie chcę, to wiesz, to przyspiesza. Tam, gdzie nie trzeba, po prostu skrupulatnie, powolutku, małymi kroczkami muszę wszystko zrobić tak, jak to ma być, tak jak chcę. To teraz ostre hamowanie, 7 minut minęło, zaraz wracamy. Natasza Urbańska dzisiaj ze mną w studiu. Tak sobie siedzimy, tak się śmiejemy. A wcale do śmiechu nie jest, bo program powoli dobiega końca. Natasza Urbańska dzisiaj w studiu. Wspomniałem wcześniej, że będę pytać o szuflady. To też takie, można powiedzieć, trochę wyświechtane hasło, którymi aktorzy się posługują, raczej w negatywnym sensie, bo nie lubią być w tych szufladach za długo. Ty poczułaś kiedyś, że w takiej szufladzie musicalowej jesteś już zamknięta na przykład zbyt długi czas? Nie było dobrze w tej szufladce. To była dość obszerna szuflada, bo bardzo wszechstronna i tyle, ile ja mogłam gatunków muzycznych dotknąć, spróbować, nauczyć się i się tam poboksować, no to słuchaj, nie jedna szuflada by mi zazdrościła. Więc... Nie wiem, czym to szufladą nazywała, bo to no może taka musicalowa, dobra, szuflada, ale bardzo przyjemna i na pewno nie w pejoratywnym znaczeniu, ale wyrywam się też z tego. Ja myślę, że też program Mask Singer bardzo obnażył jakby takie właśnie szufladkowanie ludzi i takie jakby naznaczanie, dobra. Który Natasza Urbańska wygrała? Ale wiesz, co ważniejsze? To co musiałem jakby... to powiedzieć, gdyby ktoś nie wiedział, bo to jest jednak chyba najważniejsze w tym wszystkim. Zwariowany to... Program był za jakiś absurdalny. Co, jak ja dostałam tą propozycję, to ja nie wierzyłam, że w ogóle ktoś coś takiego wymyślił. I ja mówię, gdzie ja? I nagle ja się godzę na to. A mówię, a dobra, wiesz, powygłupiam się i tyle z tego będzie. Pośpiewam, czegoś się nauczę, jakichś nowych piosenek, coś może odkryję. Chociaż... Nawet nie przypuszczałam, że cokolwiek mogę odkryć, a nagle okazuje się, że
że tu się, wiesz, równolegle dwie historie zupełnie. Mhm. I pod tą wielką kroplą deszczu, w której występowałam i się w niej gdzieś chowałam, odkryłam w sobie jakieś zupełnie nowe możliwości i pokonałam jakiś strach taki, wiesz, dotyczący w ogóle wyboru, czyli wychodzenia z szufladki, że ja nie powinnam takiej rzeczy śpiewać. Ja sama sobie to narzucałam, nie wiedząc o tym, ja dopiero to zrozumiałam. No i też taka szufladka, którą gdzieś czy ta naklejka, czy to właśnie, że Urbańska, taka medialna gdzieś, to też runęło zupełnie i coś takiego się, wiesz, fajnego, czystego pojawiło, że zostałam doceniona za to, wiesz, co potrafię, co, jaką energię ze sobą, mimo że jestem kompletnie zaklejona, wiesz, srebrnymi paskami. Mhm. Nie do końca było wiadomo, że to ja. A jednak przekonałam do siebie tych ludzi. Gdzieś to taka... Po raz kolejny się słowo magia pojawia, ale to było piękne. I tutaj myślę, że gdzieś z tą szufladką wygrałam i ją porzuciłam na zawsze, więc ciężko, myślę, mnie wrzucić do jakiejś szufladki, chociaż w kilku mogłabym się pojawić. Obiecałem, że jeszcze zapytam o Lift You Up i o ten najnowszy twór, jeżeli chodzi o twoje muzyczne poczynania. No. Czy to mamy traktować jako zapowiedź, jako taki początek czegoś? Że tak zapytam? Już miałam ochotę na taką dynamiczną, dobrą muzę z gitarami, z jakimś takim brzmieniem, wiesz, czyli taką troszkę kontynuację mojego rajdu. Let Me Lie było takim pierwszym moim słowem. Ja zresztą Let Me Lie zgłosiłam rok temu do preselekcji. W ogóle nie przeszła ta piosenka, a uważam, że jest świetna. Kocham tą piosenkę. Wiem, że nie jestem obiektywna, wiem. Jednak poszłam za ciosem, bo odnalazłam się w tym świecie muzycznym i chcę wydać taką anglojęzyczną epkę. I kto wie, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ja mam... wielki fan, nagrywając te piosenki, pracując w ogóle, bo pamiętam, podczas takich warsztatów writingowych właśnie poznałam Tuana. Tuan Ray jest autorem właśnie tekstu i melodii do moich teraz piosenek. I taki złapaliśmy taką chemię, jakie to jest ważne, żeby znaleźć ludzi, którzy podobnie jak ty czują i po prostu tam praca idzie tak. Ja się tak w ogóle krępowałam na początku. Mówię, jak my w ogóle online, przez komputer, ja go nie znam, jak ja z nim będę w ogóle... A tu, wiesz, jest coś takiego, wiesz, fantastycznego. Się tak otwierają jakieś w ogóle przestrzenie i razem piszemy piosenki. Więc wdzięczna jestem w ogóle za te spotkania muzyczne, wiesz? Za, to są w ogóle świetne momenty. Razem z Janem Bieleckim tworzymy taki trójkąt. No i mam nadzieję, że już teraz będziemy powolutku zamykać, bo już mamy kolejne kompozycje. No wielkie szczęście. No, ja może mogę nagrywać muzykę. No. Szczęście. A myślisz, że miałaś szczęście w życiu? Ja mam szczęście, pewnie. Ja łapię to szczęście i wykorzystuję jak tylko mogę. I myślę, że tak. No wiesz, to jest takie też dwuznaczne pytanie. Czasami mówią, miała szczęście, nie miała talentu, nie? Są takie czasami, że więcej szczęścia niż rozumu, nie? Są takie wyświechtane też zdania. Dlatego pytam, bo to mówić, że się ma szczęście, to czasami się umniejsza talentowi, prawda? Ja uważam, że mimo tych różnych zawirowań w moim życiu i trudnych sytuacji, to uważam, że wyłapuję te momenty szczęścia. Bo może to nie jest tak, że wiesz, że wszystko jest na tacy, proszę bardzo, tylko tworzyć. Ale tak... bo to są momenty i one są chyba w ogóle najcenniejsze i łapię je i nie wypuszczę. Nie wiadomo, kiedy ulatują, ale,
ale zdarzają się, no, na szczęście. Dużo takich szczęśliwych wątków dzisiaj w rozmowie poruszyliśmy. Czasu przeszłego używam celowo, ponieważ nasza rozmowa powoli dobiega końca. Natasza Urbańska ze mną w studiu. Za chwilę podsumujemy nasze spotkanie. To jest ten moment taki dla mnie smutny z reguły w tym programie, kiedy trzeba powiedzieć do zobaczenia, bo do widzenia to się nie mówi. Mhm. Mam nadzieję, że odwiedzisz jeszcze nas w Meloradiu kiedyś. Tak, bardzo pogadać miło. O kolejnych projektach. Bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję. Fajnie się rozmawiało. No i życzymy oczywiście ci, ja tak w imieniu już całej redakcji, żeby nie było, że tylko w swoim, sukcesów i powrotów tutaj z nowymi projektami. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Państwu przypominam, playermeloradio.pl. Jesteśmy z państwem, mimo tego, że audycja dobiega końca, to będziemy też po niej z wideo na YouTubie. Będzie można nas zobaczyć. A tymczasem w programie to wszystko. Jutro kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości.